Was bardzo serdecznie na kolejnym wideo, na kolejnym pokazie wzoru. Na dzisiaj przygotowałam znowu wzór ażurowy, który możecie albo schować sobie na wiosenne projekty, albo jeszcze, bo u nas na przykład jest późne lato przyszło i jeszcze można letnie rzeczy, jeżeli ma się ochotę, dziergać. Popatrzcie, bardzo ładny i bardzo łatwy w sumie wzór ażurowy. Tak wygląda jego prawa strona. Jak już na pewno domyśliliście się, zrobiłam tutaj trzy raporty na szerokość. Tak wygląda jego lewa strona. I chciałabym Wam tu od razu na samym początku pokazać, że pierwszy raport, który robiłam po nabraniu oczek i po przerobieniu tutaj na gładko, zobaczcie. Żebyście się nie zdziwili, zobaczcie, tutaj są krzywe te oczka, trzy oczka razem. Tutaj też w każdym jednym to jest krzywo zaznaczone, można powiedzieć, krzywo są zrobione, dlatego że zrobiłam je, żeby Wam pokazać dwie wersje, przeciągnięte, a tutaj są już, popatrzcie, prosta linia, to jest ten sposób, jak nieraz Wam pokazuję, że środkowa, że środkowe oczko z tych trzech jest u góry, po przerobieniu jest na wierzchu tej robótki i dlatego wychodzi Wam taka prosta linia. To krzywe takie tutaj, ze skłonem w lewą stronę, to jest jak będziecie robili przeciągnięte te oczka. Przejdźmy szybciutko do szkicu, popatrzcie od razu na samym początku, powiem Wam, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma oczka tutaj. Robicie lewe, na czarno zaznaczone, na niebiesko prawe, narzuty trzy razem. Dwa prawe, narzut prawe. Prawe, prawe, narzut, dwa prawe, trzy razem, narzut prawe. I powtarzacie znowu od pierwszego tyle razy, tyle raportów, ile potrzebnych jest dla Was na Wasz projekt. Dopiero po ostatnim raporcie robicie jedno oczko dla symetrii na lewo. Te oczka w rzędach robiąc na dwóch drutach parzyste robicie tak jak oczka schodzą z drutu. To znaczy, jeżeli robiliście w pierwszym rzędzie lewe oczko, to w parzystym rzędzie ono będzie schodziło jako prawe i tak też je przerabiacie. Prawe przerabiacie na lewo, to znaczy te wszystkie już później przerabiacie na lewo. Tylko te, które robiliście na lewo w nieparzystych rzędach przerabiacie na prawo. Natomiast jeżeli robicie na okrągło, to te oczka w parzystych okrążeniach przerabiacie na lewo, a te wszystkie na prawo. Liczba oczek jest podzielona przez 16 plus jedno oczko dla symetrii plus dwa oczka brzegowe. Na wysokość robimy 6 raportów. Siódmy rozpoczynamy znowu od pierwszego. I zabieramy się za robotę. Rozpoczynamy pierwszy raport. Tak jak powiedziałam, robimy na dwóch drutach, a więc robimy w rzędach. Pierwsze oczko zdejmujemy, to jest brzegowe. Następnie mamy jedno oczko lewe, jedno oczko prawe i na zielono jest narzut. I teraz są trzy oczka razem. Ja Wam pokażę tutaj, w tym pierwszym, patrząc na szkic, zobaczcie, w tym pierwszym rządku tu można powiedzieć, jak robić to przeciągnięte, te trzy razem, a te będziemy robili jako, tak jak ja robię, że to środkowe będzie na wierzchu. A więc robimy po tym narzucie, robimy trzy oczka razem. Pierwsze oczko zdejmujecie, kolejne dwa oczka przerabiacie razem ze skłonem na lewo, to znaczy wsuwacie prawy drut pod tylnie ścianki. To zdjęte, nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym i robicie w ten sposób trzy oczka razem. Następnie mamy dwa prawe, raz i dwa, na zielono jeden narzut, trzy prawe, raz, dwa i trzy. Następnie znowu na zielono jeden narzut, na niebiesko dwa prawe. I znowu trzy razy. I teraz pokażę Wam, jak ja to robię, żeby ta prosta linia była. A więc wsuwam prawy drut pod dwie pierwsze z tych trzech, trzy razy mamy robić. Pod te dwie pierwsze, pod te dwa pierwsze oczka. Zdejmuję je po prostu bez przerabiania, przenoszę je z lewego na prawy drut. Wsuwam lewy drut pod pierwsze z tych oczek.
Zobaczcie. W ten sposób wyciągam prawy drut. I to środkowe oczko, zobaczcie, wisi w powietrzu. Widzicie? Ono jest tutaj. To jest to oczko. I teraz to oczko bierzecie na początek, przenosicie na początek tych trzech oczek. Ono jest teraz, było środkowe, a teraz jest jako pierwsze. I dopiero teraz wsuwacie wasz prawy drut pod tylnie ścianki, przeciągacie włóczkę i w ten sposób powstaje wam ta prosta, ładna linia. Robicie jeden narzut i jedno oczko prawe. I u mnie jest już jedno oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe, które też przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i robicie drugi rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w trzecim rzędzie, oczko brzegowe i po oczku brzegowym jest jedno oczko lewe, a następnie jedno prawe. Następnie mamy jeden narzut i znowu jedno oczko zdejmujemy, kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym. I tak jak powiedziałam, jeszcze raz powtarzam, albo robicie tą wersję, albo tą drugą z tą prostą linią. Dlatego tutaj pokazuję dla tych z was, dla których tamto jest za trudne. Pokazuję najpierw przeciągnięte, a później to z tą środkowym oczkiem jako pierwszy. Po tych trzech razem robimy dwa oczka prawe, a następnie jeden narzut, jedno prawe, drugi narzut, prawe, trzeci narzut, prawe, czwarty narzut, dwa prawe. I znowu trzy razem. Wsuwam prawy drut pod tylnie ścianki, zdejmuję to pierwsze, przenoszę. I teraz to środkowe biorę do przodu i dopiero teraz przerabiam te trzy razem. Robię jeden narzut, jedno oczko prawe i oczko dla symetrii i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie czwarty rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Robimy piąty, przedostatni rząd, oczko brzegowe, jedno oczko lewe i jedno oczko prawe, a następnie narzut. I znowu jedno zdejmuję, dwa razem i to zdjęte przeciągam. Kolejnych dziewięć oczek przerabiamy na prawo. Siódme, ósme i dziewiąte. I znowu dwa oczka przenoszę, teraz to podbieram tutaj, środkowe przenoszę na początek i dopiero teraz robię te trzy oczka razem i tu powstaje mi ta prosta linia taka. Robię jeden narzut i oczko prawe i po raporcie oczko brzegowe, oczko lewe dla symetrii i oczko brzegowe. Odwracamy robótkę i robimy ostatni, szósty rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Jak dorobimy ten rząd do końca, to rozpoczynacie siódmy rząd znowu od pierwszego. To znaczy znowu robicie tak jak pierwszy rząd. Pamiętajcie o narzutach, to jest bardzo ważne, żebyście nie zapomnieli robić narzutów. No i nie pamiętajcie to, co wam powiedziałam na początku, że te pomarańczowe okienka, te pomarańczowe kwadraciki, można powiedzieć, nie mają żadnego znaczenia. Tam nie ma oczek. One są tylko po to zaznaczone, że oczko nad oczkiem, żeby to się zgadzało. Tam nie ma żadnego oczka. Widzieliście, wszystko się zgadza, oczka się zgadzają. Tak wygląda po przerobieniu. Serdecznie wam dziękuję za uwagę, zostańcie zdrowi i zapraszam już dzisiaj na następne moje wideo. Do usłyszenia, na razie, cześć.